Hej, witajcie, ja jestem Jurgus i witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. I jak ostatnio wam obiecałem, w końcu udostępniam paczkę z fontami. Ostatnio posklejałem wiele fontów, które mam nadzieję, że wam się przydadzą. Jest ich dokładnie 300, ale zacznijmy po kolei od początku, więc wszystkie linki, a raczej jeden link będziecie mieli w opisie do pobrania tej paczki. I jeżeli już pobierzecie, to macie właśnie taki folder, oczywiście wcześniej sobie wypakowywujemy z pliku WinRAR. Dobra, wchodzimy sobie na ten folder. I jak widzicie, jest 300 czcionek, tutaj macie napisane elementy 300. Co do czcionek, starałem się wybierać jakieś czcionki takie mniej więcej, żeby pasowały do wszystkiego, do banerów, miniaturek, czy też okładek, czy innych też takich, powiedzmy, prac, w których nie trzeba używać zbyt bajeranckich fontów, ale oczywiście też są fonty, które są właśnie typowo takie pod miniaturki jakieś, wiecie, mają różne jakieś dziurki, nie wiem, jakieś przekrzywione literki i tak dalej. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Mamy tutaj właśnie różne przykłady. Nie będę teraz pokazywał wam w ogóle, jak to wygląda, bo chciałem tak na szybko po prostu nagrać ten filmik, żeby tutaj długo nie gadać. Także fontów jest 300, jest wiele, bardzo dużo fontów. Niektóre na pewno znacie, niektórych na pewno też nie znacie, tak przynajmniej strzelam. Także mam nadzieję, że wybór jest duży i że wszystko wam się, przynajmniej większość wam się przyda do waszych tam różnych prac. Dobrze, przejdźmy do instalacji, zmieńmy sobie ten widok na szczegóły. Także, co robimy? Naciskamy sobie Ctrl A albo po prostu zaznaczamy sobie myszką, kto jak woli. Następnie naciskamy prawym przyciskiem myszy i dajemy sobie zainstaluj. Mi wyszła taka informacja, ponieważ ja już te wszystkie czcionki mam i mi tutaj program pyta, czy program pokazuje, że ta czcionka już jest zainstalowana, czy ja chcę ją znowu instalować. To wam nie wyświetli się, także to olewamy. Głównie chodzi o to okienko, to będziecie mieli. No i właśnie nam się instaluje wszystkie 300 czcionek z tego folderu, więc czekamy sobie chwileczkę. To jest bardzo szybciutka sprawa, z tym nie ma problemów, ponieważ pliki są mega małe, więc długo wam się nie będzie tutaj robiło. Ok, sprawa załatwiona, zamykamy ten folder, możemy odłożyć. Jeszcze taka mała informacja, wszystkie właśnie te czcionki, które tutaj są, które przed chwilą zainstalowaliście, znajdziecie je wszędzie, w każdym programie, powiedzmy nawet, nie wiem, w Cinema 4D, w Adobe Premiere Pro, w Photoshopie, w Wordzie, wszędzie znajdziecie teraz te czcionki, ponieważ te czcionki się zainstalowały do systemu. Możecie sobie nawet sprawdzić czcionki. Tutaj mamy folder taki systemowy, w sensie tam w panelu sterowania i tutaj możecie zobaczyć wszystkie czcionki. To mi się chwilę załaduje, ponieważ tych czcionek trochę jest. Okej, już się załadowało. Także właśnie te czcionki, które zainstalowaliście z tego folderu, są już tutaj w systemie, także wszędzie je możecie znaleźć, w każdym programie, który ma opcję pisania. Dobra, to zamykamy i teraz tylko wam wbiję pokazać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Photoshopa. Dobrze, już jesteśmy w Photoshopie, stworzyłem tutaj nowy projekcik, więc po lewej stronie mamy narzędzia, wybieramy sobie narzędzie tekstu oczywiście, czekamy, aż nam się tutaj wszystko załaduje, naciskamy na nasz projekt, możemy sobie zmienić rozmiar, powiększyć, to już kto jak woli, i w lewym górnym rogu mamy nasze fonty, czy tam czcionki, już mówcie jak chcecie, więc rozwijamy sobie i tutaj mamy właśnie wszystkie nasze fonty, te, które zainstalowaliśmy przed chwilą i te, które zainstalowaliśmy sami kiedyś tam, czy nie wiem, czy ogólnie wszystkie fonty, jakie macie. Więc wybieramy sobie coś, napiszemy zostaw Litkeya, zmienimy sobie kolor, bo jest biały, proszę bardzo, czarny, i mamy sobie naszego foncika, ale zaprezentujmy coś lepszego. Fonty z serii Deka są bardzo ładne, przynajmniej ja tak sądzę, proszę bardzo. Mamy foncika, wszystko działa, picobello, jak to się mówi. No i w sumie to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Przede wszystkim paczka fontów się spodobała. Napiszcie w komentarzu, czy tak. Jeżeli się filmik właśnie też przydał, to zostawcie łapeczkę, subujcie też, jeżeli chcecie. I możecie napisać w komentarzu, to jest dość ważne, co byście chcieli w kolejnym odcinku, co byście, jakie chcieli zestawienia. Nie wiem, top 5 paczek, jakieś top tekstury, czy może jakieś fajne mockupy. Także już pozostawiam to wam. No i tyle, ja się żegnam, na razie.